teraz odskocz na dół, bo masz drugą piłkę, tak? Jak ona, jak już sprowadzisz, to graj jeden na jeden. Dobra, rzut, a ty zablokuj zastaw. Jak ją sprowadzimy do ostatniego podającego, to już jest punktem odniesienia tamta piłka. Tu widzimy piłkę i tu widzimy ją, tak? Dobra, teraz jest punkt odniesienia tamta piłka. Wyjdź po piłkę, oddaj, dobra, teraz, ale nie widzisz piłki tam. Laurka, zastawienie nie za pupę, tylko zastawienie tak, mówiliśmy wczoraj, tak? Ugnij nogi, biodra na zawodniku, wypychasz do tyłu. Oddaj, dobra, dookoła, na lewej nodze, hop, kierunek. Tu masz punkt odniesienia, środkową piłkę. Teraz masz tamtą piłkę, punktem odniesienia. Dobrze, tu możemy. Hop, jeszcze chwilkę. Odcinaj, dobra. Tak jest, moment właśnie zadziałanie, bo mamy moment zawodnika z piłką. Dobra, patrz na piłę, patrz na piłę, patrz na piłę. Teraz jest tamta piła twoja, musisz chodzić na dół. Zastaw, dobra. No, tu poczekaj, 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 bo tam troszkę długo. Dziewczyny, tam żebyśmy się nie... Dobra, żebyśmy się nie blokowali tym rozegraniem jeden na jeden. Tam... Dostała piłę, zastawienie. Dobra, okej, okay, stop. Piłki. Dobrze, super, znowu, bardzo stop. Fajnie dziewczyny. O czym mamy tutaj pamiętać? Co tu miało być? Trzymanie dystansu i utrzymanie trójkąta obronnego. Co widzimy? Swojego gracza i piłkę. Tutaj to było troszkę utrudnione, bo były piłki w trzech różnych miejscach. Teraz znowu ćwiczenie, idziemy na rzuty wolne. Wyprzeć i odetnij. Tak się nazywa. W parach bez będziemy piłki ćwiczyć. Piła w kieszeni. Pozycja do obrony. Ruszysz dwoma kozłami. Poczekaj. Raz, dwa. Podasz do stałego. I zaczniesz biegać w kierunku do powrotnego podania. Obrońca w tym czasie, hop, hop, przechodzi do kroku biegowego, wyprzedza, przyjmuje pozycję w obronie. To jest ten fragment gry bez piłki. Zmiana kroku odstawno-dostawnego do biegowego i wyprzedzenie zawodnika bez piłki. Będzie powrotne podanie i dokładnie w tą samą stronę to samo. Po dwóch kozłach podajemy przejście od kroku obronnego do biegowego, wyprzedzenie zawodnika, piłka powrotna i tam zagramy jeden na jeden, też delikatnie, spokojnie, nie zapominając o zastawieniu. Tylko teraz, co jeszcze będziemy zwracać uwagę na komunikację? No to jedziemy. Tak? Hop. Piła, piła. Dobra, wyprzeć, dobra. Tak, no, tak, 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 piła z powrotem, już się ustawiła, wyprzedziła, hop. Dobra, i teraz dziewczyny, znowu, bardzo bym chciał, żebyśmy zawodnicy ataku pomagali obrońcy, żeby no, nie puścić się tam, bo ktoś, któraś będzie szybsza i ten biedny obrońca nie zdąży wyprzedzić, a tak jest sedno ćwiczenia. Przejście z kroku obronnego do biegowego, wyprzedzenie, ustawienie się w obronie, obrona zawodnika z piłką i potem znowu ten sam fragment. Uwaga, hop, jedziemy. Dobra, i jedziemy. I komunikacja. Pamiętamy o utrzymaniu odległości, tak? Reagujemy na kierunki poruszania się. Trzymamy dystans. Hop! Nie przegram, nie przegram.
Poczekaj. Uwaga dziewczyny, bardzo bym chciał, żebyśmy w tym kroku odstawno-dostawnym, jak przechodzimy do biegowego, wyrzucili nogę w kierunku i pobiegli. Bo bardzo często się zdarza, że obrońcy chcą to zrobić w miejscu, a to już jest pozamiatane. Biegamy, wtedy. Hop! A nic nie mówimy, nie mowy nam się trafiły. W tym fragmencie obrona, dziewczyny, zwracamy uwagę na grę bez piłki, ale nie zapominamy o obronie, o tym elemencie obrony z piłką. Jaka jest odległość krycia? Bo mamy fragment obrony z piłką. Noga i ręka, tak? Jednoimienna. Jedziemy. Hop. Nie przegram, nie przegram. Po prostej, tu bez zwodów. Po prostej. Podałaś, biegnij po prostej. Umożliw jej. Hop. Podaj, biegnij, wyprzedź, zas. O, widzisz. Poczekaj na piłkę i teraz zaczynasz grać. O, właśnie. Podaj, przejdź do obrony i teraz gramy tu. Dziewczyny, żeby to było wyraźnie wyeksponowane. Przejście z kroku obronnego do biegowego. Wyrzucam nogę, biegam. Hop! No i tutaj musi być bieg tego atakującego optymalny. Za wolno też nie może być, bo traci sens ćwiczenie. Dobra, ustawiła się, wołamy, wołamy, komunikujemy się. Dobra, wyprzedziłaś, zaskocz i gramy. Dobra, jeszcze raz tam i z powrotem. Hop.